R, czyli Rafał, I. Omena. I O, tak. No i wychodzi z tego tak naprawdę coś fajnego, coś myślę, co dokładnie obrazuje to, jacy jesteśmy. Też chciałam, żeby to miejsce właśnie było takie jak my jesteśmy. Kolorowe. Kolorowi i pełni radości. I takie miejsce, do którego jak wchodzi mały człowiek, to nie chce stąd wyjść, tak jak nasz Malu wchodzi do Kids Clubu gdzieś na naszych wakacjach. Też z tych Kids Clubów nie chce wychodzić, bo jest tam miło, nie trzeba się uczyć, można się tylko i wyłącznie bawić od rana do wieczora, jest piękna pogoda. Ale jest Edu. I jest Edu, no bo edukacja Dlaczego? Jest bardzo ważna, bo sam wiesz doskonale, że bez edukacji tak naprawdę byśmy tutaj dzisiaj nie mieli szansy nawet tego wywiadu udzielać i opowiadać o tym wszystkim, co robimy. Sławna Ukraino, masz dobry ryn, a my tu czerwoną kawę. Ja urodziłem się w małej miejscowości, w małej wiosce, w niezamożnej rodzinie, ciężko pracującej, i to rodzice byli takim kluczowym wyznacznikiem, gdzie powinienem się znaleźć za te kilkanaście lat. To pamiętam z moich takich pracujących spacerów z moim tatą, gdy spacer był połączony też z na przykład zbieraniem siana dla królików, które rodzice hodowali, i ojciec wtedy powiedział: ty musisz się dobrze, synu, uczyć, ciężko pracować, a sięgniesz gwiazd. Spotkaliśmy się, gdyż Omenka szukała firmy dostarczającej korespondencję, pocztę, by bezpłatnie dostarczyć zaproszenia na jeden z eventów, które jako fundacja organizowała. I od tego się zaczęło. Mówiła o swoim dzieciństwie, a ja zacząłem mówić o podobieństwach, które zauważyłem na przestrzeni tych kilkudziesięciu już wtedy lat, że bardzo wiele było podobnych elementów wspólnych. No ja po 40 sekundach wiedziałam, że właśnie poznałam mężczyznę swojego życia, no i będę z nim to życie kontynuować. Wiem, że ty może jeszcze wtedy tego nie wiedziałeś, ale ja już wiedziałam. Ty jako klasyczna lwica wiedziałaś to od razu, prawda? Tak. Budowa szkoły w Ganie, gigantyczne wsparcie dla domów dziecka, teraz Rio Edu Center, wspólny nasz konwój na Ukrainę, liczba inicjatyw, bal charytatywny, który organizuję. Ja zaczynam mieć coraz większe obawy o jedno, że to ja będę wracał wcześniej z pracy do domu niż Omenka. Konwój Polski Serc to jest największe, że tak powiem, nasz wspólny projekt, który zrealizowaliśmy. Najpierw miała być ciężarówka, potem pięć, a tak, potem... Tak, najpierw jeszcze była karetka w międzyczasie i te trzy tiry. No i tak naprawdę udało nam się najpierw to zrobić, a później, no, że tak powiem, wyzwanie rzuciłeś tak naprawdę rękawice. Mówisz: kochanie, to trzeba zawieźć tam na wschód, tam gdzie ci ludzie tego wszystkiego nie mają. No i zaczęła się organizacja. I tylko my wiemy, ile to wymagało pracy. I pamiętam no, różne sytuacje, w szczególności w Ganie, przy budynku naszej szkoły. Pamiętam, jak byliśmy i na początku, kiedy wmurowywałam kamień węgielny pod budowę i kopałeś pierwsze te hausy, tą łopatą w ziemię, tak? Byłeś taki w ogóle cały podekscytowany i taki dumny, no. O, moja misia będzie tam szkołę budować. To przywiozła taki... kamień węgielny, nie chcieli ją na lotnisku przepuścić, bo pytali, co to? Co to? Tak, tak, tak. Tak było. Wydaje mi się, iż kluczowym elementem człowieczeństwa jest wspieranie innych. Wiemy, że edukacja to jest coś, co sprawia, że drugi człowiek jest wolny, to jest coś, co sprawia, że drugi człowiek może podejmować rozsądne, mądre decyzje, i to jest coś, co sprawia, że ten drugi człowiek, któremu ktoś kiedyś pomógł, kiedyś tą pomoc w jakiś dobry sposób odda. Pamiętam, spytałam Rafała, mówię: kochanie, no to a komu by tak ty byś chciał w tej swojej fundacji pomagać, tak? Bo ja ci pomogę, wszystko tu sobie będziemy przygotowywać. Podzielę się swoim doświadczeniem. Tak, no i co ci odpowiedziałem? I co powiedziałam? Ja bym tak chciał takim małym Rafałkom, jak ja ze wsi, pomagać. Żeby mogli się uczyć, żeby mogli się rozwijać, żeby im było trochę lżej niż mi było. No i to było takie sweet. No i tak będzie. No i tak będzie.
to, co chcę zrobić w przyszłości, to pomagać dzieciom jednak z tych biedniejszych rodzin, z trudnych środowisk, otwierać się, podejmować rękawice i z otwartą przyłbicą osiągać swoje marzenia.73 miliony dzieci pracuje w niewolniczych warunkach. Prawie 100 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Ponad 70 tysięcy dzieci w Polsce wychowuje się bez rodziców w placówkach wychowawczych. W polskich szkołach uczy się obecnie 140 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Młodzi z terenów wiejskich mają zaniżone poczucie własnej wartości oraz kompleks prowincji. Na jedną szkołę podstawową przypada w mieście prawie 324 uczniów, a na wsi tylko 130. Młodzież wiejska nisko ocenia swoje szanse na rynku pracy. Mierzy w niższe pozycje zawodowe i gorzej płatną pracę. Wielu z nich nigdy nie podejmie edukacji na uczelniach wyższych.